Hej wszystkim, zapraszam Was na kolejną aktualizację co środę. Czy będą te aktualizacje środowe, to zobaczymy, ponieważ chcę jeszcze się skupić na kilkoma innymi tematami, więc czasem mi ta środa mniej pasuje niż bardziej. Ale nic nie szkodzi. Dzisiaj przechodzimy znowuż do schematu, który już zaprezentowałam Wam w poniedziałek, który się Wam bardzo spodobał. Mega się zweryfikowaliście, bo jest dla Was bardziej czytelny. Również chciałam tutaj parę rzeczy wyjaśnić odnośnie przyszłości i mojego szczytywania przyszłości, przyszłych zdarzeń. Muszę Wam to wytłumaczyć, ponieważ mam wrażenie, że część z Was oczekuje ode mnie konkretnych wydarzeń, listy, spisu, tego, co się będzie działo. Nie, dlatego że teraz Wam tłumaczę, czym to polega. Jak mamy torus, to jest, jak widać, układ zamknięty. Teraz ja szczytuję z górnej części torusa. To jest górna część, to jest to, co wynika z nas. I ta górna część to jest w 90% to się przejawia na fizyczności, czy na dolnej części. Dolna część to jest fizyczność. Tu są wydarzenia. Pierwsze i drugopoziomowe, tu są wydarzenia. Ja szczytuję z góry, czyli ja szczytuję to, co jest w Was i jakie potencjały są w tej chwili używane i jakie potencjały z tego mogą wynikać. I teraz tak. To, kiedy to się zaczyna przenosić na torusa, na zewnętrzną część torusa, trwa to od 3 do 9 miesięcy. Czyli cały ten proces po tej stronie torusa trwa 9 miesięcy, aż wchodzi tutaj do środka torusa, tak? Czyli wchodzi tu. Jak tu już wchodzi, to już jest taka weryfikacja. Więc to się wydarzyło. Procesy, które tu zachodzą w środku torusa, to są procesy, które zachodzą w nas, w naszej głębi, w splocie słonecznym konkretnie i ze splotu słonecznego wnioski, tudzież doświadczenia, tudzież wrażenia, jakie to zrobiło, odbywa i zdanie, jakie do tego będziemy mieli, zachodzi w czakrze serca. I teraz tak, do tej pory bardzo dużo wydarzeń było przenoszonych jak gdyby z zewnętrzności do środka, a teraz mamy się odwrotnie, czyli ze środka wyciągamy na zewnątrz. To się właśnie zmieniło od 21 grudnia 2020 roku, tak? Więc cóż, zmieniamy się, naprawdę się zmieniamy, zaczynają te treści ze środka wychodzić na zewnątrz i pomimo ograniczeń i jak to się mówi, obostrzeń, zaczynamy rzeczywiście się wyrażać. No, jeżeli tak byście nad tym głębiej się zastanowili, to możecie się domyślać, skąd ten proces właśnie w takiej formie i dlaczego przebiega. Wracając teraz do schematu, który faktycznie jest czytelniejszy i mam wrażenie, że więcej jesteście w stanie wyciągnąć z tego dla siebie. Ja go trochę uporządkowałam, żebyście mieli bardziej warstwowo tu ustawione, czyli od zewnętrzności do środka, od środka na zewnątrz. Pamiętajcie o tym, że to, co się dzieje na zewnątrz, to jest wynik tego, jacy my jesteśmy w środku. No to więc w takim razie ja tak naprawdę aktualizuję przestrzeń na podstawie stanu nas, czyli jakby całej ludzkości. Plus przestrzeń, która ma swój program i teraz zestawienie nas plus program przestrzeni daje wynik. Dobrze, więc zaczniemy od procesu. Co się teraz dzieje na naszej przestrzeni? W pewnym sensie jaka jest prognoza na najbliższy czas, tak? Czyli jakie mogą potencjalnie być w Was wrażenia? Bo tu głównie chodzi o to, jak Wy się czujecie, a niekoniecznie, a później dopiero, jak to się może przełożyć na stan faktyczny planu fizycznego. Więc w procesie w tej chwili następuje bardzo fajne zjawisko, czyli wchodzimy w proces wdrażania treściowego. I tu muszę powiedzieć, że rzeczywiście nareszcie zaczynamy wdrażać. Czyli do tej pory było tak, że utknęło to gdzieś tutaj na zewnętrzności, czyli coś mi nie pasowało, nie do końca sobie z czymś poradziłam, zostawiłam rozgrzebane i tak stanęłam po prostu w takich nieruchomym, jakimś takim niemym niewyrażeniu siebie, tak? Więc teraz już zaczynamy rzeczywiście wdrażać, czyli leci ten cuk dalej, czyli żeśmy przerobili już coś, ten splot słoneczny przestał haczyć, czyli ryzyko, odwaga, raz kozia śmierć, robię do końca, tu robienie do końca jest słowem klucz, robić rzeczy, kończyć rzeczy, odhaczać te rzeczy i jedziemy dalej. To jest mega istotne, żebyśmy się nie poddawali
Dlaczego się rzeczy haczą, dlaczego te rzeczy nie wychodzą? No to już jest inna sprawa, o której nie wiem, czy tutaj gdzieś znajdę miejsce na kanale, żeby o tym Wam opowiedzieć. Natomiast zapraszam na Facebook, bo tam trochę więcej tych informacji gdzieś tam zawsze wrzucam. Takich szczegółowych. Dobrze. Więc kreacja. Też, znaczy to jest punkt kreacja, ale jeszcze wrócę do procesu. Proces rzeczywiście zaczyna korespondować z naszą kreacją, czyli przestrzeń zaczyna reagować na to, co my chcemy, kim my jesteśmy i gdzie chcemy iść dalej. Zaczyna być ten reakcja. My zaczynamy odczuwać, że mamy wpływ na tą naszą rzeczywistość. Więc to jeżeli chodzi o proces przez najbliższe 2-3 tygodnie. Oczywiście o tym sobie jeszcze powiem w poniedziałek na live, który zapewne zrobię o 11:00. Prognoza na marzec. Co to w marcu będzie? Luty przebrnęliśmy, mniej więcej tak jak mówiłam, nic szczególnego. Natomiast taki spokój, był cisza, pusta przestrzeń. Teraz zaczynamy sobie z tego zdawać sprawę, że tą przestrzeń mamy ogromną do dyspozycji. Dużo wolnego miejsca na nasze nowe rzeczy, tylko trzeba to miejsce umieć zauważyć. I to jest ta różnica. Środowisko, drugi podpunkt. Środowisko, czyli to, w jakim Wy się środowisku obracacie, będzie się zmieniało. Będzie się zmieniało i tutaj niestety trzeba sobie trzeba się nastawić na dużą asertywność, na dużo cierpliwości, na takie różne godzenia się z jakimiś prawdami. Teraz te prawdy wychodzą i wychodzą i wychodzą, wyłazi z tej przestrzeni naszej coraz większy brud. Ponieważ ten chaos zaczyna się porządkować, a więc jest dosyć ostra inwentaryzacja, co jest do usunięcia, jak wygląda ta sprawa do końca, jakie są okoliczności danej sytuacji, to wszystko się zaczyna wyłaniać, więc zaczyna wypływać prawda na zewnątrz i jest ta prawda przykra, która często w nas wywołuje skrajne emocje drugopoziomowe, więc uwaga, nie dajmy się temu, aczkolwiek emocje są pośrednikiem również trzeciego poziomu, ponieważ jeżeli czujemy bardzo silną emocję, z głębi, to jest reakcja drugiego poziomu na to, co się wydarzyło w trzecim, czyli w czakrze serca. Jeżeli czakra serca się poruszyła daną sytuacją, to oczywiste, że mocno będzie to weryfikowana dwójce i wtedy się robi takie ostre cięcia, takie determinujące decyzje, ciach, mach, nie ma. I wróciliśmy, znaczy nie, właśnie nie wracamy do starego układu, jakikolwiek by nie był. Ja też to mówię w kontekście globalnych zmian, takich jak wyłażenie coraz to nowszych, coraz straszniejszych historii na powierzchnię. Te historie, już o nich wyraziłam raz opinię w jakimś tam filmiku odnośnie filmu Oczy Diabła. Te historie, które się w tej chwili tu i ówdzie wyłaniają i są naprawdę na tapecie, to jest taka gorzkie piwo, które ludzkość musi wypić, ponieważ to wszystko się gdzieś tam działo w kącie. I część z nas wiedziała, nie chciała wiedzieć, część z nas się z tym nie weryfikowała, a innej części się to w ogóle w głowie nie mieści, co nie zmienia faktu, że to się nie dzieje. Więc tutaj też będzie się budziła w Was w końcu taka wspólna odpowiedzialność. Z tym, że ta odpowiedzialność nie będzie taką odpowiedzialnością, jak wszyscy są odpowiedzialni, to tak naprawdę nikt nie jest odpowiedzialny. Teraz to się zmienia, ta odpowiedzialność rzeczywiście będzie. My musimy się nauczyć rozumieć swoją rzeczywistość, w kontekście tego, że Wy macie naprawdę na wszystko wpływ i że my jesteśmy wszyscy razem w jednym miejscu i że my żadne przepisy i żadne inne rzeczy nie mogą nas tu blokować przed czymkolwiek. My musimy stanąć twarzą w twarz, właściwie z własnym odbiciem. Okej, dobra. Potem następny etap to jest relacje. Tak, relacje będą się zmieniały. Będą się pojawiali nowi ludzie, ale ci nowi ludzie dopiero się pojawią, kiedy Wy będziecie tacy prawdziwi ze sobą, ale to o tym za chwilkę do tego przejdę. Natomiast relacje w Waszym otoczeniu aktualnym mogą być odczuwane przez Was, powiedziałabym, ograniczające mogą się wydawać Wam te relacje. To wynika z tego, że kody źródłowe treści, czyli ta decyzja, która powodowała te x lat temu, że jakaś osoba się w Waszym życiu pojawiła i została, w tej chwili mogliście się na tyle zmienić, że już z tą osobą gdzieś nie czujecie połączenia, nie czujecie już tej osoby. No więc teraz trudno tutaj znaleźć most, zbudować, ale o to właśnie chodzi, żeby szukać rozwiązań, nie tylko ciachać, tylko szukać kreatywnych rozwiązań, chodzić, szukać tych kompromisów, jednocześnie nie rezygnując do końca z siebie.
Czyli pamiętajcie o tym, że trzeci poziom ma rządzić, a dwójka powinna być podporządkowana trzeciemu poziomowi, więc no już sobie sami jakby porównacie tą sytuację w swoim życiu. Później mamy, chciałam powiedzieć jeszcze o relacjach nowych. Słuchajcie, jeżeli zaczynacie żyć we własnej prawdzie, czyli zaczynacie weryfikować siebie samych, ludzie się zaczną do Was sami pojawiać, przychodzić. Ludzie, którzy do Was będą pasowali. I tym razem, tak jak zaznaczyłam tu już wielokrotnie, pamiętajmy o tym, że my mamy dostosowywać środowisko, czyli my mamy tworzyć swoje środowisko, a nie dostosowywać się do jakiegoś tam środowiska. Więc zaczną się pojawiać ludzie, którzy pasują do Was i oni będą inspirowali Was do trasy na górę. Oni będą Was wołać, chodź, robimy to, coś robimy. Tutaj bardzo ważny będzie punkt współpraca, ale o tym będzie troszeczkę później, bo temat współpracy pojawia się około tydzień w okolicy kwietnia, maja. Dobrze, później mamy temat kasy. Tak, kasa, tudzież pieniądze są wynikiem Waszego inwestycji, Was samych w przestrzeń. To jest prawdziwa kasa, czyli im jestem spójniejsza z przestrzenią, im się bardziej weryfikuję i teraz tutaj będzie od razu fala hejtu, że przecież system jest finansowy niesprawiedliwy, że tym światem rządzą tacy i owacy i jaka kasa i wiadomo, że tacy, którzy żyją ze sobą w zgodzie, kasy nie mają i tu się z Wami nie do końca zgodzę, ponieważ faktycznie jest tak, że jest ciężko te pieniądze zarabiać, jest, ale do tych pieniędzy należy mieć stosunek taki, żeby dla nich nie pracować, i żeby one były konsekwencją Waszego działania, konsekwencją Waszej kreacji. One mają być efektem ubocznym w pewnym sensie. One nie mają być ideą fix. Okay? Zwróćcie uwagę na to, że za chwilę tych pieniędzy nie będzie na co wydawać, ponieważ te różne przyjemności, na które lubiliśmy pieniądze wydawać, zostają w sposób oczywisty nam blokowane. Więc w pewnym sensie robi się ciekawa sytuacja z potencjałem, ponieważ pieniądze to jest potencjał, ok? Ale o tym też następnym razem, czy w poniedziałek, czy w ogóle jeszcze mamy sporo czasu. Ok, kariera. Będziecie dostrzegali to, że kariera, którą powiedzmy robiliście ze względu na kasę, ze względu na drugi poziom, przestaje Was satysfakcjonować lub lepiej, w ogóle nigdy Was nie satysfakcjonowała, nawet nie zauważyliście swoich sukcesów, z czego wynika stan poczucia własnej wartości, taki globalny, czyli nie za wysoki, bym powiedziała, wręcz dość niski, co też jest wynikiem aktualnej sytuacji tych 2000 lat za nami. Słuchajcie, trzeba sobie powiedzieć wprost, nasza cywilizacja jest młoda. Oczywiście, że nie mamy wszystkich treści skompletowanych, przecież jesteśmy młodzi. Tak naprawdę nasza cywilizacja osiąga teraz właśnie pełnoletność. I teraz jest kucie żelaza, póki ono jest gorące. Teraz my projektujemy swój świat, bo teraz jesteśmy już na to gotowi. Trudno wymagać od 10-latka, żeby był absolutnie pewny wszystkich swoich decyzji. Okay? Aczkolwiek dziecięce podejmowanie spontanicznych decyzji, stawianie oporu rodzinie czy otoczeniu jest czymś, co bym chciała, żebyście sobie trochę przypomnieli. Okej, okay. Potem mamy kreację jako punkt. Słuchajcie, będziecie kreować. Uwaga, kreujmy sobie strójki, czyli tylko teraz uwaga, słuchajcie. Na podstawie swoich własnych doświadczeń ostatnimi czasy, kiedy miałam plan coś wykreować, potem się zorientowałam, że to jednak nie jest to. I teraz w jaki sposób to zweryfikować? Co Wy chcecie wykreować? Okej. Okay. Słuchajcie, nie wracamy do starego. Starajmy się nie realizować pomysłów za przeszłych, które sobie wymyśliliśmy 10 lat temu. Starajcie się maksymalnie aktualizować swoją nową kreację na podstawie tego, jak Wy dzisiaj jesteście, bo powroty do czegoś starego to jest cofnięcie się w pewnym sensie. No chyba, że czujecie, że to jest naprawdę ten projekt, naprawdę to jest to, co chcecie robić, naprawdę to czujecie. Wtedy tak. Natomiast starajcie się kreować coś całkowicie nowego, całkowicie innego i dopiero ładujcie to w przestrzeń, która jest nowa. No i ostatnie, czyli Ty. Ty jako istota zaczynasz przestawać myśleć o tym, że jesteś Janem Kowalskim czy kimkolwiek innym. Jesteś Ty jako istota, jako ziemianin, jako część tej planety, jako społeczeństwo ogólnie globalne. I Ty zaczynasz czuć tą odpowiedzialność. Zaczynasz czuć to, że Ty, jeżeli czegoś nie zrobisz, to inni za Ciebie tego nie zrobią. Mało tego. Inni czekają na to, żebyś Ty coś zrobił, żeby oni mogli skorzystać z tego, co Ty zrobiłeś, a potem Ty byś mógł skorzystać z tego, co oni zrobili na tym, co Ty zrobiłeś. Zapraszam Was na Face'a, tam jest też mój artykuł na ten temat, post.
I się staram przynajmniej dwa razy w tygodniu coś tam pisać. Tyle na dziś, 15 minut. Trzymajcie się i do piątku. Ale tak najbardziej to chyba jednak w poniedziałek widzimy się godzinę na live'ie. Prognoza na marzec. Trzymajcie się, pa!